Hello, hello kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku chciałabym was zaprosić na taki luźny vlog ze mną. Spędzimy sobie, powiedzmy, weekend wspólnie, razem i pokażę wam, co takiego robię, czym będę się zajmowała, co będę robić, co będę przyrządzać. Zobaczymy. Wszystko wam pokażę w tym odcinku i mam nadzieję, że taka forma vloga też wam się spodoba. No, jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale i jakiś miły komentarz. Ostatnio dostałam tyle pozytywnych komentarzy, że wow, że bardzo wam się podobają moje vlogi, więc bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to również motywuje do dalszego nagrywania i naprawdę no, bardzo mnie to cieszy. I tego vloga zaczniemy sobie od takiego skincare, ale w dzień, bo mamy godzinę, nie wiem, powiedzmy 16 chyba. Czekajcie, aż nawet sprawdzę, bo nawet nie wiem, która jest godzina. 16:30 za 2 minuty. O, moja siostra mi odpowiada na moje TikToki. I sobie zrobimy takie skincare. Dzisiaj cały dzień się nie malowałam. I słuchajcie, te rzęsy, to widać nawet, które mi Nadia zrobiła. Jakby one tak dużo dają, że wiecie, nie musicie w ogóle, jakby no patrzcie, no, nie nałożyłam nic na twarz, a to po prostu wygląda mega fajnie, naturalnie. A zarazem jednak, jakby macie już rzęsy gotowe i nie musicie nic więcej robić. No i kupiłam sobie, teraz przed chwilą byłam w Biedronce, płatki pod oczy. Takie. Ja kiedyś chyba pokazywałam, że kupowałam te płatki. Nie wiem, czy dokładnie te, już nie pamiętam, ale kupiłam jeszcze jedne, takie inne, Q10 złote. I już je włożyłam też do lodówki. Te też były w lodówce, ale nie są jakieś... Dobra, słuchajcie, wracając, bo mi się wyświetliło komunikat, że za moim miejscu. I sobie zobaczymy, nałożymy. Po otwarciu wyglądają tak. Są to płatki hydrożelowe. Okej, czyli 15 do 30 minut. Słuchajcie, nie ukrywam, że spodziewam się tutaj dużo po nich. To słuchajcie, kosztowały one 4,49. 4,50 za jedną parę płatków pod oczy. Wydaje mi się, że dużo. Nie wiem, może to nie jest dużo, ale wydaje mi się, że to jest całkiem sporo. Więc nie ukrywam, że mam duże oczekiwania. No ale dobra, testujemy. Zapach, trzeba przyznać, mają bardzo ładny. Kurde, aż jestem w szoku. Mega ładnie pachną. Nawet nie wiem, czy właśnie nie pachną tym. Marakują. Kurde, nie wiem, nie jadłam, ale tak mega ładnie owocowo. No, trzeba przyznać. Zapach mają ładny. Chociaż wiem, że pewnie płacę za, nie za płatki pod oczy, a za opakowanie i właśnie za zapach. I za to, jak wyglądają, ale... No dobra. Sprawdźmy. I nigdy też nie wiem, którą stronę się kładzie gdzie. Ale wydaje mi się, że to się kładzie tu. Dlatego tak też właśnie nałożę. Chyba tak. Kładamy drugi. No dobra, i tak mam siedzieć niby przez 15 do 30 minut. Dobra, miniaturka. No dobra, no tak się prezentuję. Specjalnie nakładam ich przy samych końcach, bo kiedyś mnie szczypało, jak nakładałam tu
samych tych nawet chyba tak się nie nakłada. Nie wiem, szczerze mówiąc, ja się nie znam na takich aż rzeczach, ale nałożę tak. Jeżeli źle robię, to dajcie mi znać, to drugie zrobię dobrze. I no zobaczymy, czy coś będzie lepiej, czy nie. Okej, okay, ustawiłam sobie budzik na 25 minut. Mogłam na 20, żeby po środku, nieważne. Ale kupiłam jeszcze, to wam pokażę od razu. Kupiłam takie coś, to było na promocji, dlatego jest takie poharatane i w ogóle. To normalnie kosztuje chyba 18 zł, a ja kupiłam za niecałą dychę. Więc kupiłam to bardziej też dla przetestowania. I czuję się, jakbym miała ten, jakby mnie tu ktoś uderzał, bo w sensie uderzył. Bo tak czuję się, jakbym miała, wiecie, oczy tak napuchnięte, że no, wiecie o co chodzi, chyba. Ja mam zawsze problem, że one spadają i tu czuję, że też one spadają. I ja nie wiem, czy ja coś źle robię, czy co. Weźcie mi, dajcie znać, bo ja mam wrażenie, że to cały czas mi spada. Chociaż te i tak się lepiej trzymają. AA Hydrosorbet Ice. Sorbet nawilżająco kojący z efektem delikatnego chłodzenia. Mango Shot Malina Pro, witamina B5 do każdego typu cery wymagająca ukojenia. Ej, nie spodziewałam się, że to będzie plastikowe opakowanie, ale jest. Ale no jest, jak widać, nowiutkie, bo tu jest zaklejone całe, nic nie tykane, więc tylko opakowanie było takie średnie. O kurde. Dobra, tak się prezentuje. Trochę się tu przelało, ale to nic. Ładnie, kurde, pachnie tak malinkowo właśnie. Będziemy sobie testować, jak co? Jak zdejmę płatki, to sobie to nałożymy. I zobaczymy, jak się też je, to ten sorbet zastosuje. Ale odżywienie i nawilżenie, łagodzenie podrażnień, odczuwalne ukojenie, efekty odprężonej skóry. Efekt chłodzenia, otulający zapach maliny, to prawda. AA Sorbet Ice. Aha, bo to jest z firmy AA. Lubię ich produkty. To soczyście owocowe formuły z unikatowym efektem przyjemnego odświeżającego chłodzenia, które gwarantują wypoczęty i świetlisty wygląd skóry. Lekki sorbet krem z kompleksem Mango Shot zapewnia doskonałe nawilżenie oraz odżywienie bez uczucia lepkości. Formuła wzbogacona o ekstrakty z owoców oraz prowitaminę B5. Nadaje skórze witalności, a także przynosi ukojenie. Idealnie sprawdzi się pod makijaż. O, też przetestujemy. Stosowanie nanieść na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu. Hipoalergiczne formuły, testowane klinicznie, nie testowane na zwierzętach. Bardzo dobrze. Mango Shot, kompleks na bazie pozyskiwanej z owoców mangiferyny o właściwościach antyoksydacyjnych. Nawilża, ograniczając utratę wody na skórka, regeneruje, chroniąc skórę przed wczesnym starzeniem. Malina koi podrażnienia, odświeża i wzmacnia naskórek. Prowitamina B5 łagodzi zaczerwienienia, wspiera proces regeneracji komórek skóry. No dobra, wydaje się spoko. Patrzę też na datę ważności, czy nie jest przez to taniej, ale nie, bo jest do 2026. Więc to wydaje się bardzo ciekawe, więc sobie przetestujemy, jak tylko zdejmę te płatki. Więc ja je trzymam jeszcze pewnie z 15 minut. Mi zostało... O nie! Was wrócę. No i sobie, słuchajcie, leżę z płatkami pod oczami i sobie tutaj oglądam film. Dobra, słuchajcie, minął czas. O matko, jak ciemno jest. No i sprawdźmy to. Jezu, ale tak ładnie pachną, ja nie wytrzymam tej. Powiem tyle, wiadomo, że po jednej płatce nie będzie jakiegoś efektu wielkiego, ale no,
Myślę, że pewnie nawilżone to one są pewnie. Nie wiem, tutaj sobie ten wklepień zostawię jeszcze, ale wiadomo, że to pewnie po jednym razie no nic nie pokażę, muszę trochę zrobić tego, nie? Ale no i nakładamy ten sorbecik, sprawdzimy konsystencję. Wow! Okej, no taki dosyć leisty. Nie jest gęsty, taki leciutki, ale bardzo ładnie pachnie. No widzicie, chyba taki jest naprawdę, no, leciutki, delikatny. Zapach jest bardzo wyczuwalny, więc jeżeli jest osoba, która nie lubi maliny, choć wątpię, że taka jest, ale może jest, nie chcę tutaj też mówić, że nie, bo pewnie są takie osoby, to myślę, że niekoniecznie dla Was jest ten produkt, ale no, dla mnie jest bardzo ładny ten zapach, więc mi on w zupełności nie przeszkadza. Bardzo fajnie, przyjemnie się rozprowadza. I wydaje się naprawdę fajny, więc powiem Wam, że myślę, że naprawdę jest spoczko. Dam Wam znać za jakiś czas, niech to się chwilę wchłonie. O, chociaż nie, wchłania się bardzo szybko, już jest wchłonięty. Ale zobaczymy, jak się sprawdzi. O, ale faktycznie pod makijaż będzie idealny, bo jest taki delikatnie lepki, ale bez przesady. Jakby fajnie się na pewno podkład tutaj, wiecie, będzie przylepiać. Bardzo fajne. No i słuchajcie, witam się z Wami. Nie wiem, pewnie z godzinkę później sobie tutaj oglądam nadal mój serial, bo muszę nadrobić trochę. No dosłownie godzinkę później prawie. No jest 17:41. Mam 7% w laptopie, bo musiałam zaraz go podłączyć, ale trochę zgłodniałam. Okazało się, że jest obiadek, więc sobie wzięłam do mojej super miski kubka z grutem. Mamy żureczek. No i sobie nadal będę oglądać, bo na razie nie mam nic w planach do robienia i będę sobie pić moją herbatkę z kubka, z tego, ze słoika. I to jest super sposób, słuchajcie, jak pijecie herbatę z miodem i macie końcóweczkę już miodu, taką naprawdę, że już się nie da nic wyskrobać. Takie jedno po prostu, no naprawdę, żeby wiecie, nie było dno, że się okazuje, że tam łyżka jeszcze jest, czy dwie. Dobra, łyżka też jeszcze okej. To wtedy zróbcie sobie herbatę w słoiku, żeby wykorzystać wszystko. No i tutaj jest moja konstrukcja z ręcznika, bo było tak gorące, że bym nie doniosła. To tu sobie skleiłam taśmą i jest ten, bo się lepiło też trochę, więc no. I nic się nie zmarnuje. Polecam. No ja sobie dalej oglądam i będę wcinać. I słuchajcie, witam się z Wami równo od godziny 22 i ja sobie zrobiłam już kolację. Moją kolacją dzisiejszą będą po prostu tosty z ketchupem i do tego soczek pomarańczowy. I ja nadal oglądam mój serial. Ale kurde, słuchajcie, powiem Wam, że dzisiaj taka luźna jest serio sobota, bo nic za bardzo się nie działo. Rano spałam do prawie 12, gdzieś 11:30, tak jakoś wyszło, w sensie dobre, może 10:30, ale po prostu sobie później jeszcze leżałam. No i kurde, później cały czas odpoczywałam tak naprawdę, byłam w sklepie z rodzicami, no i później wróciłam i też odpoczywałam, więc nic ciekawego, ale tak jakoś wyszło. A zaraz chyba dodaję TikToka. Witam Was, kochani. Mamy niedzielę, godzinę prawie 12. Ja właśnie się wyszukowałam, nałożyłam sobie krem, się ubrałam. No i tak
Będzie to leniwa, taka typowa niedziela, ale spędzicie ją również razem ze mną, tak jak wczorajszy dzień. I to będzie właśnie taki vlog z weekendu, takiego bardzo luźnego, bardzo, bardzo luźnego. Ale jednak mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego zrobimy. O matko, dobra, słuchajcie, robię sobie pazy, w sumie już jedną rękę zrobiłam, bardzo naturalne, brzydkie i króciutkie, ale ja idę za dosłownie 2-3 tygodnie na paznokcie przed wyjazdem, a teraz już miałam naprawdę porządny odrost i musiałam już coś zrobić, więc takie wiecie, byle jakie. I tak teraz idę ostatni tydzień do szkoły i mam ferie, więc wiecie, też nikt nie patrzy mi na paznokcie. Więc uznałam, że robię byle jakie, po prostu, żeby je naprawić i tyle. No i no, rozprątałam warkoczyki. Tak to się prezentuje. I sobie teraz nałożę spineczki i będę chodzić sobie w spineczkach, żeby mi było pogodnie. I tak zaraz myję te włosy, więc wiecie. I słuchajcie, witam się z wami w niedzielę. Co prawda wyszło tak, że dzisiaj cały dzień się do was nie odzywałam, bo mamy już godzinę 11. 19, ale ja słuchajcie, zrobiłam sobie paznokcie, zaraz wam pokażę, bo bardzo dużo skróciłam, a teraz wam powiem dlaczego. A więc paznokcie skróciłam aż do takiej długości, są mega króciutkie, ale wyglądają obrzydliwie jak widać, ale to przez to, że jakby to są paznokcie tylko na tydzień, dwa, bo ja za 2 tygodnie idę na paznokcie, normalnie przed wyjazdem właśnie, żeby mi zrobili, ale teraz no już tamte były takie, że mi się naprawdę odczepiały, a nie miałam dzisiaj za bardzo czasu, nie chciało mi się koloru nakładać i tylko widzicie, to wygląda obrzydliwie, ale na uzupełnienie dałam delikatną żelu. Wracając, dałam dosłownie odrobinkę żelu, tak cieniutką warstwę i tak niech sobie będą przez te 2 tygodnie. Nie są złe z daleka, z bliska może trochę gorzej, ale i na ostatni tydzień do szkoły teraz. Później mam ferie, więc kto mi będzie patrzył na paznokcie. No, także tak by się prezentowało. Ja teraz idę umyć włosy. I ogólnie się wykąpać. No więc chcę się kąpać i wrócę do was później. I dzisiaj wróciłam też vloga na kanał, więc jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam was do oglądania. Ja już się wykąpałam. Włosy umyte, cała jestem umyta. I zrobiłam sobie tak kolację, a inaczej mama mi zrobiła herbatkę dużą, o Jezus. A na kolację sobie zrobiłam kanapeczki z Nutellą. Teraz na jakiś czas można, nie?